W międzyczasie zajmiemy się zrobieniem sosu beszamelowego, który też jest bardzo prosty. A mianowicie potrzebujemy 50 g masła, czyli ta 1/4 kostki, którą teraz odpalimy i delikatnie już roztopimy. Potrzebujemy 2 łyżki mąki. Ja tu mam akurat mąkę orkiszową, ale można dodać zwykłej pszenicznej. Z racji tego daję orkiszy, bo jest dużo zdrowszy. 2 szklanki mleka, ja tu użyję pełno tłuste, 39%, bardzo dobre z piątnicy, ekologiczne. Do mleka dodamy 1 łyżkę soku z cytryny, możemy wycisnąć świeże, ja tu mam akurat już gotowy, wyciśnięty sok z cytryny. 1 łyżka, proszę się nie bać, nic się nie stanie. Do tego dorzucimy od razu nasze przyprawy, czyli pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu, szczypta gałki muszkatołowej. I wszystko to razem przemieszamy. Już nam masełko się ładnie topi. Zaraz dorzucimy 2 łyżki mąki do tego masełka i cały czas mieszając będziemy dolewać nasze mleko z cytrynką i przyprawami. Masełko nam się przytopiło, dorzucimy 2 łyżki mąki, tak jak mówiłem. Cały czas mieszając, zaraz będziemy dolewać naszą miksturę mleczną. Wszystko rozprowadzimy tak, żeby nam się krótki nie porobiły. I dolewamy nasze mleczko. Pamiętając o tym, żeby cały czas to wszystko mieszając. Ponieważ mam tu dużą patelnię, można sobie zrobić na odwrót mięsko, dodać do większej, a tu w mniejszej zrobić ten sosik, no ale jest jak jest. Jak wszystko wymieszamy, to doprowadzimy do zgęstnienia i nasz sosik wyłączymy. No i sosik nam już tutaj fajnie gęstnieje, także jeszcze go chwileczkę potrzymamy na gazie, zaraz go wyłączymy, już będziemy mieć gotowy. Dobra, sosik mamy gotowy.